Cześć, dzisiejszy poranek był totalnie intensywny. Dużo nagrywałam na media społecznościowe, wykorzystywałam to, że rano była całkiem ładna pogoda, a teraz idę do pani dr Ordon, ponieważ będziemy usuwać bliznę pod nosem po liplifcie. Tak wygląda ta blizna w tym momencie. Kiedy mam makijaż, ona nie jest zbyt mocno zauważalna i muszę zwrócić uwagę rozmówcy, że a nie wiem, czy widzi, że tam coś jest. Dopiero jak się ktoś przyjrzy, to mówi, a tak, no albo przy takich mocnych, bliskich zbliżeniach wtedy widać. Niemniej jednak jestem ciekawa, jakie efekty można osiągnąć w gabinecie medycyny estetycznej, robiąc właśnie zabiegi na przykład laserowe. Więc zdecydowałam się, że kurczę, spróbujmy, oceńmy, zobaczmy. Idziecie ze mną? Zapraszam, zapraszam. Już po zabiegu jestem w mieszkaniu i jestem specjalnie w łazience, ponieważ tutaj mam duże lustro i chcę Wam powiedzieć i pokazać, na czym ten zabieg polegał. Zabieg polegał na usuwaniu laserem tej właśnie blizny i jest to laser frakcyjny, czyli robiący takie mikrouszkodzenia w formie kolumien w głąb skóry, celem tego, by te miejsca były bardziej regenerowane, by się odbudowywały i ta tkanka była taka zdrowa, a nie bliznowaciejąca. No i zobaczcie, ja się teraz mocno zbliżę, żebyście zobaczyły, co się tam wydarzyło pod tym nosem. Widzicie takie kropeczki symetryczne? To są właśnie miejsca, gdzie są te mikrouszkodzenia. Każda ta kropeczka to tak naprawdę sięga w głąb skóry w formie takiej kolumny. I teraz potrzebuję około 4-5 dni, żeby to się całkowicie zagoiło. Nie powinnam tych miejsc jakoś bardzo mocno pocierać, stosować maść, która przyspieszy gojenie w formie takiego na przykład alantanu. Uważać na to miejsce, przemywać przegotowaną czystą wodą albo solą fizjologiczną. Boże, czy wy słyszycie, jak ten kot się drze? No i co? I to jest ta rzecz, której tak potrzebowałaś, wyjść pod prysznic. Nie mogłaś poczekać, aż matka wyjdzie. Co ty tam czujesz, kobito? No i co? No i co teraz? Teraz będziesz ze mną siedzieć. Tak bardzo chciałaś siedzieć, to teraz ze mną siedź. Tak? Niunia? Gidzi, gidzi. I co ty teraz chcesz, no? No i co? Wypuść mnie, matka! Nie ma! Siedzimy teraz w łazience, będziemy robić rutyny pielęgnacyjne. Wyjdziemy za 2 godziny. Co ty na to? Co ty na to? Nie! Nie? Toś tak bez entuzjazmu podchodzisz do mojej propozycji? Kot się szaleju najadł. No ale zobaczcie, ile do mnie przyszło dzisiaj przesyłek, więc myślę, że warto jest Wam pokazać, co tutaj przyszło. I zacznijmy sobie od pierwszej, od samej góry. Jest to Awesome Cosmetics. Uuu, jak ładnie zapakowane. Czekajcie, no to może najpierw przeczytajmy, co tutaj jest w tej karteczce. Okej, tu jest pewnie opis substancji aktywnych, ponieważ już kiedyś miałam kosmetki od Awesome. Tak,
od osom i też właśnie tak były, ale jest tutaj jeszcze jakaś karteczka. Ojej, jaka ładna, zobaczcie. Pani Agnieszko, dziękujemy za wspaniały content, który stworzyła Pani na temat naszych produktów. Przesyłamy dodatkowo nasz mini zestaw. Może się przyda na wyjazd albo na prezent, ponieważ bardzo polubiła Pani nasz krem pod oczy. Dorzucamy też zapas. Życzymy osom chwil z naszymi osom produktami. Ale mi jest miło, zwłaszcza, że jest to napisane odręcznie. Muszę przyznać, że no, takie momenty, takie chwile są takie bardzo szczególne, kiedy się widzi, że ktoś jednak poświęcił ten czas, żeby napisać coś odręcznie, podpisać, nie tylko wydrukować, podpisać i wysłać. Więc no, to jest takie wyjątkowe i dość zapomniane w obecnych czasach, jeżeli chodzi o influencer marketing. Więc cóż, dobierzmy się już tutaj do tego, co tutaj jest. I kremik pod oczy, który bardzo polubiłam, ale też coś jeszcze. Więc co to jest? Ach, to jest serum przeciwstarzeniowe anti-aging. I co my tutaj mamy? Tutaj jest dodatek witaminy C, uzupełniona jest kwasem ferulowym i to jest bardzo ciekawe połączenie, ponieważ kwas ferulowy i witamina C, one wzajemnie uzupełniają swoje działanie. Stąd efekt takiego blasku na skórze, rozświetlenia, pobudzenia syntezy kolagenu jest jeszcze lepszy i wymiatania wolnych rodników. Zdecydowanie. Dodatkowo jest tutaj Hype Skin, który poprawia gęstość i Sertralize, jeżeli dobrze właśnie to wymawiam. I to jest taka substancja aktywna, która ma działać ujędrniająco, ma sprawić, że skórze przywracany jest V-shape, przywracany jest ten odpowiedni owal twarzy, że skóra ma być taka bardziej napięta. No super, ale przyznaję, że w kontekście tego serum jestem bardzo ciekawa formulacji, czy jest może olejowa? Nie. Jest żelowa i taka gęściutka. Zapach bardzo delikatny, nie narzucający się. Więc ja się zabieram za testy i za jakiś czas myślę, że powiemy sobie więcej na temat tego serum. Następnie zestaw prezentowy od Slavia Cosmetics. Tu przyznaję, że już pozwoliłam się dobrać do tego zestawu, bo nagrywam dla Was Reelsa. No zobaczcie, jak pięknie wyglądają te opakowania. O, kolorystycznie, jak to wszystko wygląda. Pięknie wszystko opisane. I teraz uwaga. No, czy nie chciałybyście dostać takiego prezentu? Po prostu widać, że firma nie poszła po najniższej linii oporu, nie kupiła tylko zwykłych jakichś tam pudełeczek, obwolutki i hajo, tylko jest to zrobione, widać, przez jakąś osobę, która się tym musiała zająć. Tutaj dodatkowo wszystko jest też opisane na temat kosmetyków, ich misji, czym się one wyróżniają, są kody QR, można poczytać znacznie więcej i się dowiedzieć. I ja wybrałam dla siebie zestaw z peptydowym kremem na noc i kremem celaramidowym. To są moje totalnie dwa ulubione kosmetyki od Slavia, więc jak zobaczyłam, że jest zestaw właśnie z tymi kremami, stwierdziłam, no nie, no to muszę po prostu to wziąć, zwłaszcza, że no te kosmetyki akurat ze Slavia już mi się skończyły, więc chętnie uzupełniłam swoje zapasy, ale Slavia ma dostępne też różne inne zestawy, jest 5 zestawów, więc zapraszam na stronę, linki zostawię Wam w opisie pod filmem, możecie zobaczyć wszystkie te zestawy prezentowe i uważam, że przez to, jak jest to skomponowane, no to osoba obdarowywana z całą pewnością będzie jej miło otwierać taki prezent. Dobra, przejdźmy może do tej wielkiej paki od Kloshi, zwłaszcza, że Kloshi do mnie pisało z pytaniem, jaki mam rozmiar ubrań. I to sprawia, że jestem mega ciekawa, co tutaj znajdę. Moje drogie, co to jest? Let's celebrate 10 lat Kloshi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Och, wow! No muszę przyznać, 10 lat Kloshi. Ja też już 10 lat działam na rynku, więc w sensie takim, że nie 10 lat na rynku, tylko Boże, 10 lat w internetach się udzielam.
Jest i koszulka. No bardzo serdecznie dziękuję, Kloshi. Będę nosić. O, i co tutaj jeszcze jest? Wow, nawilżający balsam do ciała. Czy to jest jakaś nowa seria? Urodzinowa edycja. Wow. Kremowa pianka oczyszczająca. Peptydowy krem na dzień, miałam go kiedyś i bardzo miło wspominam. On był bardzo lekkim produktem peptydowym. Nie obciążał, nie przetłuszczał skóry. Fitokrem maska pod oczy od Simply Nature. Przeciwstarzeniowa i chyba balsam Repair. Ten naprawczy, uwielbiam go. Zużyłam go przed i po basenie, więc to z całą pewnością jako zapas kosmetyku ochronnego przy basenie sobie zostawię. No ale tego balsamu do ciała z urodzinowej edycji, mega, mega jestem go ciekawa. I ostatnia przesyłka to jest Basic Lab. Więc co też tutaj Basic Lab przysłał? W zeszłym roku Basic Lab wysłało pierniczki w kształcie swoich produktów, swoich kosmetyków i muszę przyznać, że to był tak fajny pomysł. Nie dość, że te pierniczki były absolutnie mega smaczne, bo to były jakieś chyba ręcznie robione z Torunia czy coś takiego. To jeszcze dodatkowo, no wiecie, sam fakt tego, że jest pierniczek w kształcie danego kosmetyku, ich serum i w tej kolorystyce, no wyglądało to mega pięknie. Jak ten. Jak to ciekawie wygląda. Black Week do 35% na wszystko. No ale tak, przepraszam, troszeczkę leżała tutaj ta przesyłka. Czekała na otwarcie, bo chciałam otworzyć we vlogmaskach, więc świeża sprawa. Jaki lizaczek i co tutaj przyszło? Trehalozowy krem przywracający równowagę, prebiotyczny spray do ciała i emulsja z witaminą C. Chociaż już jest po Black Friday, to jak znam Basic Lab, to sprawdzajcie ich stronę, bo myślę, że na święta będą na pewno szykować też jakieś promocje, więc warto w takim razie zerkać. No, a teraz co? Teraz kwestia obiadu. Wybawię się z tym kotem, bo przecież mi spokoju nie da. Tosia, kto jest takim niegrzecznym kociem? To! Dlaczego ty jesteś taka niegrzeczna, co? Powiedz mi, tu masz zabawkę, patrz. Abrakadabra, czary, mary, Tosia, Tosia ma dolary. Wiesz co, ja tu dolary, a ty browary. No, widać kto ma co w głowie. Jest już późny wieczór, jestem, wiecie, zmięta, nieogarnięta, ale bardzo chcę wam coś pokazać. Wymyśliłam sobie jeszcze zanim odpaliłam sklep internetowy, że chciałabym, żeby był dostępny na tym sklepie internetowym taki produkt, który się nazywa kocobluza. Czyli taka bluza, w której możecie, nie wiem, siedzieć sobie w domu, na szybko gdzieś wyjść, jakiś wypad w góry, no nie wiem, coś co nawet ja jak sobie idę na basen, tak po prostu na siebie narzucić i wiecie, żeby było coś z takiego jak Shopik, czy tam logo naszego sklepu, coś takiego, wiecie, że idę sobie na basen i robię sobie reklamy kosmetyczne szopnie. No jeszcze to nie jest ten moment, żebym miała samochód służbowy obklejony w naklejki Shopika i zamiast klaksonu bibip to na przykład siop, siop. To trzeba pomyśleć o, wiecie, mniejszych, ale wszystko idzie do przodu drobnymi krokami. Jak kiedyś będzie samochód w kolorze kosmetycznego Shopa i zobaczycie mnie za kierownicą, to wiedzcie, że kosmetyki wioza, nie? No to dobra, zaczynamy małymi krokami. No i właśnie przyszła mi prototyp tej kocobluzy. I coś ewidentnie nie pykło. Zobaczcie, co mi przyszło ze szwalni. Niedobrze to wygląda. Więc tak, zacznijmy od tego, że Shopik, który tutaj jest, to jest jego pierwowzór. Tak początkowo Shopik miał wyglądać, ale dosłownie graficzka właśnie, która robiła grafikę Shopika, no zrobiła dosłownie dwa dni przed premierą oficjalną sklepu nowe grafiki, więc po prostu szacun, że dziewczyna no tyle na pewno czasu na to poświęciła, bo przerobiła wszystkie te grafiki, ale to możecie zobaczyć, tak Shopik miał wyglądać. No myślę, że Shopik aktualny tak lepiej wygląda, taki lepszy jest, nie? No, co jeszcze? Patrzcie, jakie to...
Słuchajcie, ja robiłam wymiar, jakby ja mówił, ja tam pisałam, więc no to nie, krawcową bym nie była, projektantką mody z pewnością też bym nie była. W ogóle zobaczcie, gdzie jest kieszeń? Gdzie jest kieszeń? Moja ręka nie jest taka długa, jak mam sobie schować rękę do kieszeni? Więc coś ewidentnie nie pykło, miało być pięknie. I wiecie, ile na to wydałam? 500 zł. W każdym razie, zobaczyłam, że to nie wygląda i tak dalej, to mówię Adrianowi, no, ale materiał jest spoko, to Tosia może na tym spać, Tosia lubi takie kocykowe rzeczy. Adrian mówi, co? Na kocą bluzie za 500 zł ty masz w tym chodzić? No, więc się ze mnie nabija, ale kaptur jest spoko, kaptur wyszedł. Kaptur jest fajnie nawet zrobiony, jest duży, mokre włosy po basenie by się dało schować, albo w ogóle wchodzić, wiecie, bez czapki zarzucić sobie ten. To by było spoko, ale cała reszta nie komentujmy. Albo komentujcie, tylko nie hejtujcie, tylko normalnie komentujcie. I cóż, żegnam się już z Wami, widzimy się w kolejnym vlogmasku i regularnym filmie. Do zobaczenia, cześć!